Szanowni Państwo, wróciliśmy do Krakowa. Krzyż na Kujawach kapitana Władysława Polesińskiego, bo my się nie poddajemy. Tak jak obiecaliśmy, tak robimy. Co będziemy robić? Będziemy badać to miejsce, wyłącznie to miejsce tu wokół krzyża, bo z naszych analiz po poprzednich poszukiwaniach wynika, że po pierwsze, teren jest nawieziony, jest tu duża warstwa ziemi, może z metr. Po drugie, jeżeli rzeczywiście jest to miejsce, to ono może być tylko i wyłącznie tu w rejonie tego krzyża. Znaleziska, które żeśmy wówczas podjęli z ziemi, jednoznacznie to potwierdzają. Takim znaleziskiem jest lub może być wentyl od koła samolotu. A więc zostańcie z nami, a my wam pokażemy, co jest w ziemi. Powiedz mi, jak to wychodzi, bo ciekawy jestem straszny. No, ewidentnie tak, jest... musiało być kopane, żeby... Musiało być kopane, jest... Ewidentnie jest naleziona warstwa ziemi. Aha. No i tyle. I, znaczy, ja chciałem przy pomocy go radaru zbadać, jak duża jest, jak głęboko jest ta warstwa ziemi. Czy damy radę przekopać się przez ten grunt? No chociaż byśmy mieli tutaj kopać do wieczora, to damy Ale radę. Wszystko wskazuje na to, że do jednego metra poradzimy sobie. Jest nas tutaj parę osób. Czyli potwierdza się to, co mówiłeś, że to jest jeden, może jeden z hakiem metra. To się potwierdza. W zasadzie już na oko, na tak zwane oko było widać, że jest nawieziona ziemia, ale chciałem to przy pomocy urządzenia zobaczyć, potwierdzić. I tak jest rzeczywiście. Teraz składamy go w radar, bierzemy się za ramę i spróbujemy precyzyjnie pomierzyć. Może uda się zobaczyć to, co jest pod ziemią. Może, no bo nie wiadomo. Okej. Okay. Mnie serce pika. Żeby się zabrać do roboty i dowiedzieć się, czy coś tam jest, czy czegoś tam nie ma. Ale to na pewno też zobaczycie. Pierwszy etap naszych pomiarów, pierwszy etap naszego planu sprawdził się. Urządzenie, georadar pokazało, że jest nawieziona warstwa ziemi. A teraz mam nadzieję, że się uda. Plan. I druga część tego naszego planu pokaże, że rzeczywiście gdzieś tu znajduje się skupisko elementów metalowych po pożarze, po spaleniu. To jest, rozumiem, to co ja myślę. Czyli zakładasz siatkę, tak żeby zeskanować teren pod obecność metalu, ewentualnie pod spodem. Tak, wyznaczam regularny obszar, który będę następnie skanował. Po to, żeby zobaczyć, co jest pod ziemią. Dokładnie, czy jest skupisko elementów metalowych, bo pojedyncze elementy metalowe na pewno gdzieś tu są. I są pewnie wyżej. Śmieci, które zostały tutaj przyniesione, przywiezione z tą ziemią, ale szukamy skupiska elementów metalowych, które wskazywałoby, że to jest miejsce upadku samolotu. Że tu się ten samolot spalił, te elementy się stopiły, zciekły i tworzą skupisko. No tak, z doświadczenia już wiemy z innych akcji poszukiwawczych, że w miejscu upadku, w miejscu pożaru jest skupisko metalu wyraźnie widoczne przez urządzenie. Na przykład, jak Państwo oglądali ostatni rot porucznika Okrzei, to tak właśnie odnaleźliśmy miejsce upadku samolotu porucznika Okrzei. Czyli rozumiem, realizujemy to, co założyliśmy na samym początku i jeżeli pokaże, że jest nagromadzenie, to będziemy kopać. Jeżeli nie pokaże, trudno. To trudno. Darek, obserwowałem, to pikało, ale szybciej moje serce pika. Na razie niech jeszcze nie pika, na razie to był tylko pomiar. Powinno pikać ci serce, jak będziemy uruchamiać komputer, bo wtedy dopiero będzie widać, jest coś, czy też nie ma. Zgrywasz i będziemy wiedzieli zaraz. Otóż to. I pokażemy Państwu. Chcesz, żebym zawołał coś, coś tam błysnęło. Już widzę wstępnie, że jest jakieś nagromadzenie elementów metalowych. Pytanie, czy to jest pozostałość po pożarze. No i ciekawa rzecz, bo widzę kolor zielony, który dla nas jest najważniejszy. Już zaraz teraz powiększamy to. Czyli amelinium.
Właśnie przed chwilą zamknąłem komputer, tym bardziej, że skończyła się bateria, ale wcześniej te swoje rysuneczki naniosłem na szkic, z którym teraz pójdę w miejsce, gdzie będziemy szukali w ziemi. Przed nami część ziemna naszych poszukiwań. Jeżeli coś jest, to co, czego szukam, to jest w warstwie podziemnej, pod tą warstwą nawiezioną. No niesamowicie. Tu mamy, ale to będzie metal, żelazo. Za nami już trochę pracy. Sporo ziemi zostało przesypane. Jesteśmy na głębokości mniej więcej 1 metra, tak jak kończy się warstwa ta nawieziona ziemi. No i za chwilę zobaczymy. Są jakieś delikatne sygnały, co to jest. Zobaczymy, czy są to jakieś śmieci, mówiąc krótko, czy może rzeczywiście jakaś pozostałość po spalonym samolocie. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy do kościoła w Pleszowie, kościoła świętego Wincentego. Tutaj prawdopodobnie będziemy mogli Wam pokazać zapiski, jakie uczynił kapitan Władysław Polesiński w 1935 roku. W 30 roku samolot spadł, nastąpiło nawrócenie, cudowne uratowanie kapitana Polesińskiego. Natomiast w 35 roku odsłonięto krzyż. Krzyż, który był poświęcony temu wydarzeniu. Zaraz, jeżeli nam się uda, bo wszystko na to wskazuje, że do takich dokumentów będziemy mogli mieć dostęp, pokażemy Wam oryginalne wpisy kapitana Polesińskiego. Powiem szczerze, że ja nechętnie tutaj krzyczał z radości, bo dowiedziałem się, mogłem zobaczyć prawdziwe, oryginalne wpisy z odsłonięcia krzyża kapitana Polesińskiego z 1935 roku. Uwierzcie mi Państwo, że emocje są ogromne. Ciężko mi nawet to wyrazić, ale powiem szczerze, że dotyk historii, stary dokument, kronika, którą ktoś kiedyś spisywał, aż do momentu mogłem ją przejrzeć, obfotografować, kiedy rozpoczęła się wojna. Tam jest wpis o rozpoczęciu II wojny światowej. Także naprawdę emocje, ciężko to przekazać, ale myślę, że Państwo widzą, że jestem w szoku. Rozpoczynamy badanie w drugim miejscu. Ja również nie wskazało, że jakieś elementy metalowe się znajdują. Głębiej coś jest. Się tam znaleźli wtedy jakieś takie skupisko. No. Elementów metalowych, tylko wszyscy rzekli, że to są jakieś żelazo, jakieś złoto. No bo tak było. No ale a wiadomo co to było? No nie wiadomo. No właśnie. Dlatego wydaje mi się, że tu powinniśmy jeszcze Dobra. Punktowo. To zasypujemy? To zasypujemy, tak. To może być to, co tu pokazywało. Zresztą najpewniej tak będzie, że to, co tam pokazało na tym skanie, to jest tutaj po prostu. I to są te śmieci. Niemniej jednak jestem wkurzony. Nie lubię takich poszukiwań. Lubię, jak coś jest. Tak szczerze mówiąc, żyłem troszkę nadziejami, że uda się jednak coś koło tego krzyża znaleźć. Okazuje się, że niestety różne rzeczy, różne przedmioty metalowe, ale nie to, czego szukamy. I tak sobie myślę, kiedyś tu wcześniej rozmawialiśmy, co mogło się stać z tymi pozostałościami po spalonym samolocie? Bo wspominał Pan, że część przedmiotów miejscowa ludność zabrała zapewne do domów. Co jeszcze? Woda może?
Tak, tutaj jest taka bliskość Wisły i że po prostu zawsze jak Wisła wychodzi z brzegów, ten teren aż do wału jest wypełniony wodą. No nie tak dawno, może 3 czy 4 lata temu, jak Wisła przekroczyła stan alarmowy, to krzyż wystawał może tylko 30 cm. Ponad wodę. Ponad wodę, dokładnie. Więc skoro drewniany krzyż potrafił pływać, porywała go woda kilkakrotnie, raz aż do Opatowca. No właśnie, bo tu rozumiem, że jak była powódź, jak ta woda była wysoka, to był i silny nurt, silny prąd. Wszystko zabierało. Więc potrafiło ten drewniany, dębowy krzyż gdzieś tam porwać, aż który dopłynął no, kilkadziesiąt kilometrów. No tak. Z nurtem, no więc drobne elementy. To trzeba mówić o drobnych elementach, które gdzieś tutaj zostały. Tak, być może z mułem gdzieś tak, przesunięte. Może gdzieś teraz albo 100 metrów dalej. Przesunięte albo po prostu gdzieś sobie, jeżeli nie zostały zebrane, mogły zostać przesunięte z nurtem wody gdzieś dalej. Nie cierpię takich chwil, kiedy urządzenie coś pokazuje, a my niestety nic nie znajdujemy, bo okazuje się, że to były jakieś śmieci, odpady, coś wierzchniej warstwy. Jestem wkurzony, koledzy zakopują, ja nie chcę tego po prostu widzieć. W tym miejscu zaczynaliśmy naszą opowieść i w tym miejscu kończymy. Kończymy, bo szczątków maszyny nie odnaleźliśmy. Nie udało się odnaleźć szczątków maszyny, bo prawdopodobnie szczątki te popłynęły z Wisłą do morza. Dwukrotnie była tam wielka powódź, wielka woda i nie mam wątpliwości, że to wszystko spłynęło razem z wodą. Ale my tak czy inaczej szukaliśmy, bo my zawsze szukamy igły w stogu siana, a zdarza się, że znajdujemy. Natomiast mamy apel, jeżeli mielibyście jakieś informacje na temat Polesińskiego, na temat tego, co się z nim działo w Warszawie w 1939 roku, to dajcie znać. Na Augustówce wylądował samolot. Szczątków kapitana Polesińskiego, czy ciała kapitana Polesińskiego nigdy nie odnaleziono, bo prawdopodobnie ten samolot wylądował z sukcesem. Czyli został zastrzelony, ale kapitan Polesiński nie poległ. Więc jeżeli macie jakieś informacje, to przekażcie nam. I pamiętajcie o kapitanie Polesińskim, a tak jak Darek powiedziałeś, my jeszcze tej historii nie kończymy. I przekonacie się o tym. Rozpoczynamy poszukiwania miejsca spoczynku kapitana Polesińskiego. Więc oglądajcie nas, nie zapomnijcie o subskrypcji, o wciśnięciu dzwonka, tak żebyście byli na bieżąco i nie przegapili tego momentu.